Chwała Bogu. Wiecie, kiedy słuchałem tego słowa, które już było dzisiaj zwiastowane, one dały mi takie parę refleksji. I może na początek zwrócimy się do Bożego Słowa, przeczytamy parę fragmentów. Ewangelia Księga Jeremiasza, 17 rozdział. Księga Jeremiasza, 17 rozdział, 24 i 25 werset. Jeżeli gorliwie słuchać mnie będziecie, mówi Pan, by nie nosić ciężarów przez bramy tego miasta w dzień sabatu, ale będziecie święcić dzień sabatu, nie wykonując w nim żadnej pracy, to będą wchodzić bramami tego miasta królowie i księżęta zasiadający na tronie Dawida. Może do tego miejsca otworzymy jeszcze pierwszą księgę Mojżeszową, 29 rozdział, 31 i 32 werset. Pierwsza księga Mojżeszowa, 29, 31 i 32. A Pan, widząc, że Lea była w niełasce, uczynił płodnym łono jej. Rachela zaś była niepłodna. I poczęła Lea i urodziła syna i nazwała go Ruben, bo rzekła: wejrzał Pan na niedolę moją, bo teraz mąż mój będzie mnie kochał. Oraz otworzymy pierwszy list apostoła Piotra, drugi rozdział, 19 werset. Pierwszy list Piotra, drugi rozdział, 19 werset. Albowiem to jest łaska, jeśli ktoś związany w sumieniu przed Bogiem znosi utrapienie i cierpi niewinnie. Do tego miejsca. Za Boże Słowo powiedzmy chwała Bogu. Gdzie pamiętam, jak jeden z braci tłumaczył mi, jak powinno wyglądać nabożeństwo, i mówi takie słowa. Pierwszy brat, który będzie głosił, on powinien nadać kierunek dla nabożeństwa. I dobrze mówi, gdyby to był ktoś, kto wie, jakie jest słowo do zboru. Żeby nie było tak, że zaczęli od jednego, skończyli na trzecim temacie. Choć i tak czasem bywa, jeżeli jest taka potrzeba. Ale sobie pomyślałem, że po części to prawda. Nie tak dawno byłem na pogrzebie jednego brata, przez którego faktycznie trzeba przyznać, że Duch Święty mocno działał. Jeden z braci na pogrzebie, obok którego siedziałem, opowiadał mi i mówi: wiesz, z Wołodią się dobrze jeździło, on miał takie duchowe wyczucie. I mówi, kiedy czuć było ciężar i że gdzieś nie ma łaski Bożej, że gdzieś, mówi, te kazania, one się nie umią przebić, że widać jakiś ciężar na zgromadzeniu, to Wołodia mówi: słuchajcie, jest sucho, teraz ja pójdę, żeby było ożywienie. Tak prosto mówi, teraz ja pójdę. I mówi, wiesz, i kiedy on wychodził, on miał łaskę od Boga. I mówi, kiedy on zaczął zwiastować, to przeważnie na koniec już jego usługi Duch Boży zstępował, było poruszenie i niejednokrotnie nie umiał dokończyć kazania. Bywały momenty, i ja to widziałem, kiedy głosił, jedną siostrę napełnia Duch Święty, jest przerwane jego kazanie, do niego samego objawienie o tym, co będzie miało miejsce u niego w życiu, proroctwo, potem do zboru, wiecie, modlitwa się podniosła, ja patrzę, no, takiego czegoś by się pragnęło, a ten brat kończy modlitwę, mówi: usiądźcie, ja chciałbym dokończyć to, co Bóg położył na moim sercu. Myślę, chwała Bogu. Dobrze, kiedy, wiecie, jest takie słowo, które ono mocno ożywia, i kiedy dzisiaj ja tak słuchałem, to zwróciłem uwagę na jedną rzecz i zarazem wam się przyznam, jedna rzecz mi się odkryła.
Pamiętam, kiedy ja jeszcze byłem nienawrócony, ale już Pan Bóg zaczynał dotykać mojego serca i byliśmy na jednym nabożeństwie, to mój kuzyn, jego już Bóg, że tak powiem, zbawił. On już był człowiekiem wierzącym. I mój tato głosił na temat tego, że na temat prześladowania, cierpienia, innych rzeczy i że to jest błogosławieństwo i czy my chcemy to znosić. I nagle mój kuzyn Mariusz mówi amen, chwała Bogu, czy tam aleluja, nie? Ja, wiecie jak to, my oboje znamy się jako jeszcze nienawróceni i myślę sobie, no trochę przegina Mariusz, no nawet na nabożeństwach sobie zaczął żartować. Wiecie, ja nie wiedziałem, że jego serce już otrzymało przemianę i że Pan Bóg już go dotyka. Ja mam, powiem sobie, myślę, a co to za błogosławieństwo, że człowiek znosi cierpienie i prześladowania? To żadne błogosławieństwo, prawda? No jak na modlitwach schodzi łaska Boża, oto błogosławieństwo. Jak tam przez czyjeś ręce Pan Bóg uzdrawia, no to błogosławieństwo. A cierpienie to jakie błogosławieństwo? Wiecie, i dzisiaj mi się coś odkryło i ja bym chciał się tym podzielić. I my o tym czytaliśmy w liście Piotra. Piotr mówi, albowiem to jest łaska, jeśli ktoś związany w sumieniu przed Bogiem znosi utrapienie i cierpi niewinnie. On mówi o niewinnym cierpieniu, a wcześniej mówi, domownicy, bądźcie poddani z wszelką bojaźnią Panom, nie tylko dobrym i łagodnym, ale i przykrym. I później mówi o tym, że to łaska Boża, jeżeli cierpimy niewinnie. Myślę, no co to za łaska? No na odwrót, to cierpienie, ja bym tego nie chciał. Ale Pan Bóg coś odkrywa i wiecie, tajemnica Bożego Słowa i Bóg, na ile On jest mądry, my do końca, myślę, nigdy tego nie zrozumiemy, ale po troszkę odkrywamy, że nie z uczynków jesteśmy zbawieni, a później jest napisane, że uczynki są potrzebne. Z jednej strony niby niepotrzebne, a z drugiej potrzebne. Ludzie tłuką się między sobą, kłócą się, jedni idą, że nie, my musimy tylko uczynki, bo tylko to ważne. Drudzy walczą, że absolutnie żyj jak chcesz, łaska jest ważna, a uczynki w ogóle nieważne. Posłuchamy jednych, nie zgadzamy się. Posłuchamy drugich, nie zgadzamy się. I myślimy, a gdzie ta ukryta mądrość Boża? A ona ukryta w Chrystusie. I Pan Jezus, On nam odkrył, jaka to mądrość. Jest napisane na temat Lei, a Pan, widząc, że Lea nie była w niełasce, Lea była w niełasce. No nie dlatego, że jakaś tam była zła, że kłóciła się w domu, że była złą żoną, nie. Była w niełasce, bo Jakub kochał Rachelę, bo Rachela była ładniejsza. I on ją pokochał, i on, to była jego. A Lea była w niełasce. I Pan uczynił płodnym łono jej, Rachela zaś była niepłodna. To nie była kara na Rachelę. To nie było, że Lea była tak bogobojna, taka święta i taka wspaniała, że dłużej się modliła. Ale Bóg tam coś odkrywa. A Pan widząc, że Lea była w niełasce, uczynił płodnym łono jej. Ona była w niełasce i znosiła to. No co zrobić? Nie kłóciła się, nie gryzła, a znosiła. I kiedy ona znosiła cierpienie, powiem niewinnie, widać było, że jej mąż jej nie miłuje, a każda osoba chce być kochaną, prawda? I my chcemy być, żeby nas lubili, miłowali i tak dalej. To Pan uczynił płodnym łono jej. I poczęła Lea i urodziła syna i nazwała go Ruben, bo rzekła, wejrzał Pan na niedolę moją. Czemu Pan wejrzał? Bo zobaczył niedolę. Widział, że osoba cierpi i ze względu na jej cierpienie, że ona to znosi, dał jej łaskę. I dużo jej dał łaski. I dużo dzieci się tam u niej urodziło. I to było błogosławieństwo. I Boże Słowo, ono nam tłumaczy i mówi charakterystykę Pana Jezusa,
jest napisane, albowiem to jest łaska, jeśli ktoś związany w sumieniu przed Bogiem znosi utrapienie i cierpi niewinnie. To te utrapienie i cierpienie to nie łaska, ale za tym, jeśli my będziemy znosić cierpienie niewinnie i będziemy mieli odpowiednią postawę, łaska Boża się na nas wyleje. I jak dobrze, kiedy my w tych sytuacjach mamy postępowanie, uczynki godne. Kiedy my żyjemy jak Chrystus, jak należy, kiedy wchodzimy w Jego ślady. Bo jakaż to chluba, jeżeli okazujecie cierpliwość, policzkowani za grzechy. Ale jeżeli okazujecie cierpliwość, gdy za dobre uczynki cierpicie, to jest łaska u Boga. Na to bowiem powołani jesteście, gdyż i Chrystus cierpiał za was, zostawiając wam przykład, abyście wstępowali w Jego ślady. On grzechu nie popełnił, ani nie znaleziono zdrady w ustach Jego. On, gdy mu złorzeczono, nie odpowiadał złorzeczeniem. Gdy cierpiał, nie groził, lecz poruszał sprawę temu, który sprawiedliwie sądzi. I my widzimy, że nie było kogoś takiego jak Pan Jezus, który by taki aż przykład nam pokazał i jak przez Niego Pan Bóg działał. Później podobny, myślę, apostoł Paweł mówi: wstępujcie w ślady moje, jak ja wstępuję w ślady Chrystusa. Bądźcie naśladowcami moimi, jak ja jestem naśladowcą Chrystusa. I cierpiał bardzo dużo, i łaski bardzo dużo miał. Ale ja wam chcę powiedzieć, gdyby apostoł Paweł cierpiał niewinnie i gdyby złorzeczył, i gdyby przeklinał tych ludzi, gdyby czynił im zło, gdyby oddawał złem za zło, na nim łaski by nie było. I tak jak tato tutaj mówił, ale kto z nas powie, że my chcemy to znosić? No, myślę, że nikt. Pamiętam, jeden z braci opowiadał mi świadectwo ze swojego życia. On był pastorem, mówi, jestem na nabożeństwie. Nieraz, mówi, bywałem na modlitewnym, to było. Mówi, modlimy się, na mnie taka łaska Boża schodzi. Mówi, ja zaczynam tak płakać, tak gdzieś moje serce się dotyka. Pan Bóg. I mówi, ja sobie myślę, no pomyślą, że grzesznik. Płacze tak. Mówi, a wstydziłem się. Wiecie, różni są ludzie. Jedni to lubią popłakać nawet przed drugimi, a drudzy się wstydzą. I ten akurat był z takich, co się wstydził. Wyszedł, mówi, przewietrzyłem się, wróciłem, skłaniam kolana, żeby już tego tych łez nie było. Skłaniam kolana i jeszcze bardziej. Wychodzę, przemyłem twarz, poszedłem do łazienki, wracam. Skłaniam kolana, mówi, znowu jak łaska Boża się mnie dotyka, zaczynam płakać, mówi, wstyd mi, zabrałem się, pojechałem do domu z nabożeństwa. To był pastor zboru, później nawet jego pytali, dlaczego on pojechał, może lepiej jakby został dla niego, ale to tak zrobił i mówi, kiedy wrócił do domu, skłonił kolana, znowu łaska Boża schodzi. I mówi, a ja długi czas modliłem się, Boże, daj ożywienie i daj przebudzenie. I mówi, kiedy skłoniłem kolana, zacząłem się modlić, to Pan Bóg do mnie mówi, synu mój, czy ty naprawdę chcesz przebudzenia i ożywienia? Mówi, kiedy usłyszałem głos Ducha Świętego, myślę, jeżeli Bóg zadaje pytanie, to to jest ważne pytanie. To nie jest takie proste. Mówi, zastanowiłem się, pomyślałem i mówię, tak, Panie Boże, ja chcę przebudzenia i ja chcę ożywienia. I mówi, kiedy ja odpowiedziałem w taki sposób, słyszę drugi raz głos. A czy ty jesteś gotów ponieść cenę? On mówi, ja znowu się zastanowiłem, bo zrozumiałem, jeśli Bóg mi zadaje pytanie, to jest ważne pytanie. I mówi, pomyślałem i odpowiadam, tak, Panie, jestem gotów ponieść tą cenę. I mówi, usłyszałem głos, poniesiesz wysoką cenę. Mówi, ja tego za bardzo nie zrozumiałem, ale mówi, minęło ileś czasu, mnie takim nie do końca czystą drogą ściągnęli z pastorstwa. Mówi, obrzucili błotem. I przez długi czas siedziałem w ostatniej ławce w tym zborze, dla którego wcześniej służyłem.
Mówi, i serce mnie bolało, i cierpiałem, i patrzyłem, w jakim kierunku i zbór idzie. I ja chcę powiedzieć, w niedobrym poszedł kierunku ten zbór, bo nowy pastor, który tam został, to on głosi taką naukę, że Boże, zlituj się i niech nikt jej nie przyjmuje. Że trzeba żyć w grzechu i umieć wtedy mieć społeczność z Bogiem. Na takiego zamienili. Widocznie dla tych ludzi bardziej odpowiadał. I ten brat mówi, i minęło dosyć dużo czasu, kiedy ja tak siedziałem w ostatniej ławce i cierpiałem. I mówi, Pan Bóg powołał mnie do drugiego zboru. Mówi, był to zbór, gdzie nikt za bardzo nawet z gości nie chciał jeździć, bo to był fakt, że ktokolwiek tam pojechał i miał głosić, to mówi, myśli mu wypadały, zapominał w ogóle, co ma mówić. Jakieś takie, mówi, diabelska atmosfera i ciężar, że nie można było się przez to przebić. I dali mi propozycję, żebym został pastorem w tym zborze. Mówi, ja się zgodziłem i mówi, ludzie ze mną nie chcieli rozmawiać. Mówią, co ty wiesz? Ty nie wiesz, co my znosimy, co my tutaj przeszliśmy. I ten brat mówi, ja tym ludziom zacząłem opowiadać, co ja przeszedłem. I kiedy mówi, ja im opowiadałem, jak siedziałem w ostatniej ławce, jaki ból miałem w sercu, to tym, dla tych ludzi otworzyło się serce i oni mówią, to ty może nas zrozumiesz. I mówi, zaczęli wylewać przede mną serce, zaczęli opowiadać, co oni przeszli, jak jeden do drugiego żal ma w zborze, jak są ludzie skłóceni, jak nieprzebaczeni jest sercu. Mówi, ja zacząłem każdego dnia, godzinę czasu modlić się dzień w dzień, żeby Pan Bóg zabierał te ciężary ze zboru, żeby ludzie umieli sobie przebaczyć, żeby te rany się zagoiły, zabliźniły. Mówi, ja zacząłem pościć i modlić się o to dniami i miesiącami i w końcu Pan Bóg dał przemianę. Mówi, ludzie sobie poprzebaczali, niektórzy podchodzili, bo nie pasowało im, że muszą komuś przebaczyć. Mówi, przyszła przemiana, Pan Bóg ściągnął te ciężary i ludzie z przebaczeniem, z miłością zaczęli chodzić do zboru i mówi, i między nami zaczął działać Duch Święty. Chwała Bogu. Pan Bóg mówi do Jeremiasza, jeżeli gorliwie mnie słuchać będziecie, mówi Pan, by nie nosić ciężarów przez bramy tego miasta. Bracia i siostry, jak ważne, żebyśmy nie wnosili ciężarów do zgromadzenia Bożego. Przez te drzwi, przez bramy tego domu modlitwy. Abyśmy zostawiali te ciężary. One ani nam, ani nikomu innemu nie są potrzebne. One wnoszą ciężary do zboru, jak było powiedziane, a czyja wina, że tak jest? Do przedpokoju i do lusterka. I już mamy odpowiedź. My winni. Wiecie, my możemy spojrzeć na różne momenty i czasem, jeżeli chcemy jakoś ukierunkować nasze myślenie i kazanie, to my wszystkich aspektów nie jesteśmy w stanie pokazać. Ale ja chcę teraz zwrócić uwagę na to, co my wnosimy i co my dajemy. Oczywiście był moment, gdzie nawet Pan Jezus przyszedł i nie mógł uczynić żadnego cudu z powodu ich niewiary. No tam nie powiemy, że słaby kaznodzieja, że może nie tak się przygotował, że może za mało pościł. Nie, my wiemy, Pan Jezus to doskonały wzór. On wszystko zrobił jak należy. Słuchacze byli nieodpowiedni. Ale wiecie, bracia i siostry, szczególnie może bracia, jeżeli zawsze słuchacze są nieodpowiedni, a ja głoszę, to jest słabo, a drugi po mnie, to jest dobrze i łaska Boża schodzi, tylko na moje kazanie nie schodzi, to może przestańmy się oszukiwać, to może nie w słuchaczach problem. To może we mnie głoszącym. A dawajcie, bracia i siostry, powiedzmy prawdę, jeżeli przez żadnego głoszącego nie ma łaski, to może coś z nami nie tak. To może my się nieprawidłowo przygotowaliśmy. Pamiętam, jeden z braci opowiada, mówi, pojechałem do jednego zboru, czuję, łaska Boża na mnie schodzi, zaczynam głosić, a ludzie, mówi, w ogóle jakby nic nie przyjmowali i w czasie, jak ja głoszę, widzę widzenie, że takie złoto, cenność wychodzi z moich ust, a ludzie w ogóle na to nie zwracają uwagi. I mówi, ja zrozumiałem, tam ludzie Bożym Słowem nie byli zainteresowani. Ale jak ważne, kiedy ja staję na tym miejscu, żebym ja przeanalizował, czy ja staję taki, jak powinienem.
Czy ja dołożyłem starań tak, jak powinienem? A jeżeli ja siedzę i słucham mojego brata, który zwiastuje i mnie nie dotyka, to ja jego nie będę osądzał, a siebie będę sprawdzał, czy ja się przygotowałem, jak powinienem, czy ja mam czyste serce, czy ja nie mam złego nastawienia. Jeden z braci opowiadał, mówi, wracam do zboru, a tam, mówi, ściana, ja głoszę, ludzie nie przyjmują. Co się okazało? Ktoś podkopał pod nim i ludzie już ze złym nastawieniem, jak wrócili, źli na niego, choć on nie był winien. Ale bracia i siostry, pokazał na przykład Pan Jezus, jak my mamy żyć i jak postępować. Mamy znosić cierpienie niewinnie, mamy nie złorzeczyć. Jest napisane, że to jest łaska. Bracia i siostry, co zrobić, żeby było więcej łaski? Same nasze dobre uczynki, no jakby troszkę za mało, choć i one są potrzebne. Ale okazuje się, że kiedy cierpimy niewinnie, to Pan Bóg więcej nam daje łaski. A więc im więcej my cierpimy i nie złorzeczymy i nie oddajemy złem, tym bardziej Pan Bóg się za nas stawia i nam daje więcej łaski. I nie chciałoby się cierpieć, a chciałoby się mieć łaskę. A jedno bez drugiego, no do końca się nie schodzi. Wczoraj słyszałem bardzo ciekawe świadectwo. Mam nadzieję, że nic nie przekręcę. Jeden z braci mi opowiadał, wiecie, ja go słucham, myślę, no nierozsądny. A później słucham, mówię, Bóg sprawiedliwy. Wiecie, jeden z braci opowiadał, mówi, pracował z drugim, mieli taką firmę budowlaną i dla jednego dewelopera takiego zrobili pracę. No i on im nie zapłacił, oszukał ich, mówi, do tego stopnia, że wiele tysięcy straciliśmy. Mówi, mi samemu, choć długo pracowaliśmy u niego, na święta zostało na cały miesiąc 500 zł. Mówi, no jak za 500 zł przeżyć? I on mówi, i my modliliśmy się, jak powinniśmy zrobić. Ja mówię, ja przebaczę temu człowiekowi. I mówi, ale bardzo trudno było jemu przebaczyć. Bo wiecie, kiedy ktoś, ja robię dla kogoś jak najlepiej, a on mi oddaje złem, to taki naturalny odruch człowieka, że człowiek ma żal i gorycz. I to jest normalne. I on mówi, i ja modliłem się, walczyłem, żeby Bóg mi dał zwycięstwo. I w tamtym roku moje największe zwycięstwo było to, że ja temu człowiekowi przebaczyłem i później, że jeszcze mogłem mu błogosławić. I mówi, i nie oddałem go do sądu, przebaczyłem, odpuściłem pieniądze i odpuściłem nawet serca jego zły postępek. I myślę, zwycięstwo, i Pan Bóg daje kolejne doświadczenie. Mówi, ten człowiek mnie oddał do sądu, że pomimo, że ja byłem oszukany, to zszedłem z pracy, nie dokończyłem pracy zgodnie z umową, choć tamten nie wypłacił. Mówi, ja już wiedziałem, że on mnie oszuka i jeszcze mnie dają do sądu. I mówi, w tym sądzie nakłamali, różne rzeczy narobili i jeszcze chcą, żebym ja dla nich zapłacił. I mówi, no to już mnie przerosło, ja się nie dziwię. I mówi, zacząłem się modlić i z tym bratem drugim i modlimy się, Panie Boże, Ty się staw za nami. Ty weź, zobacz, że my zrobiliśmy sumiennie, że to ten człowiek jest oszustem. Niech moja sprawiedliwość od Ciebie wyjdzie. I wiecie, nie złorzeczyli mu, nie grozili, do sądu nie oddali go, ale poszli przed oblicze Boże. Wiecie, jak człowiek jest niewierzący, to tam jego oblicze Boże interesuje. Cóż, i tak Bóg nie odpowie. A jak człowiek wierzący, to robi na ludzkie oko nierozumnie, nierozsądnie, ale to wiara czyni. I wiecie, i ten brat mówi, i nagle gdzieś tam w internecie odpala, mówi, stronkę taką główną, patrzę, wielki wybuch w takich apartamentowcach, jakby blokach. Mówi, ja otwieram, patrzę, ten człowiek budował jeden, a obok drugi taki apartamentowiec, mówi, w jednym ja robiłem, a drugi, mówi, już postawili. I mówi, ten człowiek wielu oszukał. I jak się to stało, czy specjalnie, czy niespecjalnie, nie wiadomo, ale ktoś po ten apartamentowiec butlę z gazem przywiózł, doszło do wybuchu i ten cały budynek, który oni budowali na krzywdzie ludzkiej, został zburzony.
I mówi, nagle weszła prokuratura, co się stało i tak dalej. Mówi, sprawy sądowe, ale już całkiem z innej strony, to oni już mieli, ta firma. I mówi, wysyłają mi pismo, że my chcemy ugody. Że my już się nie chcemy z Panem sądzić i tak dalej. Bracia i siostry, sprawiedliwy jest Bóg. Sprawiedliwy. Jak dobrze, kiedy my u Niego szukamy sprawiedliwości. Ja sobie myślę, może i później człowiek myśli, a może do tak wysokiej administracji mogłem nie iść. Bo ja się nie spodziewałem, że aż takie coś się stanie. Prawda? Kiedy nawet Dawid mówi, niech mój sąd wyjdzie od Boga. Niech sprawiedliwość Pan Bóg mi przyzna. Jak dobrze, kiedy Pan Bóg nas uniewinnia. Wiecie, jak to dobrze, kiedy na ciebie ludzie rzucają błotem i mówią, że jesteś największym grzesznikiem, a ty masz tę łaskę od Boga i masz siłę od Boga, żeby to znieść. Żeby przebaczyć, żeby błogosławić. I jak dobrze, kiedy ludzie na ciebie mówią, a Bóg jest z tobą, chwała Jezusowi. Kiedy Pan Bóg jest z tobą, ludzie to widzą. Jeden z braci kiedyś opowiadał, mówi, wiecie, no, mówi, wiesz, ciekawa historia. Dzwoni do mnie człowiek i mówi, no słuchaj, słyszałem, że zostałeś zwiedziony. No to mówi, no jak zostałem zwiedziony, to powiedz, czemu do mnie dzwonisz. No bo mam pytanie do Boga i chciałbym, żeby Bóg mi dał odpowiedź. No mi nie odpowiada, wiem, że przez ciebie mówi. On mówi, to módl się za mną, żeby Bóg mnie ze zwiedzenia wyprowadził. Mówi, bo przecież do zwiedzionego nie mówi. To z Panem Bogiem. Mówi, rozłączyłem się za jakiś czas. Ten brat, już nie pamiętam, czy się z nim spotkał, czy oddzwonił. I mówi, słuchaj, przebacz mnie, no ja faktycznie nierozsądny byłem. No bracie i siostry, potrzeba i do zwiedzionego. No na odwrót, przecież jakby był zwiedziony, to Boga by z nim nie było, prawda? Jak dobrze, kiedy ludzie widzą, że z nami jest Bóg. I Pan Bóg, On chce działać pośród nas, On chce działać nad nami, żebyśmy się zmieniali i chce działać przez nas, żeby inni przez nas się zmieniali. I wiecie, jest napisane, że był taki moment, kiedy jeden człowiek chorował. On się nazywał Łazarz. I kiedy on poszedł do domu Marii i Magdy, to jest napisane, że gdy on tam zaszedł, to Maria mówi, Panie, gdybyś tu był, to nie byłby umarł brat mój. Myślę, a kto, jak to odczytać? A gdybyś tu był? A o Panu Jezusie jest napisane, że kiedy faryzeusze chcieli Go sprowadzić, to mówią do sług swoich, idźcie i sprowadźcie nam Jego. A oni poszli, posłuchali to, co Pan Jezus głosi, zapewne niejedną rzecz zobaczyli, wracają i Pana Jezusa nie ma. I przełożeni mówią, a gdzie już mieliście Go przyprowadzić? A oni mówią, jeszcze nigdy człowiek nie mówił tak, jak ten przemawia. A On mówił do nich jako moc mający, a nie jak ich uczeni w piśmie. Nauczyli się, pismo znali, ale żyli nieprawidłowo. I gdy Pan Jezus do tych uczonych w piśmie otwierał usta, to mówi, że oni dobrze wam mówią i wy według tego, co oni mówią, to tak róbcie. Ale do nich mówi, wy jesteście jak groby pobielane. Chcecie uchodzić za pięknych w oczach ludzi, a wnętrze wasze jest pełne kości i wszelkich nieczystości. Im zarzucał o wnętrza ich, że oni nie żyli tak, jak głosili. Wiedzieć to oni wiedzieli, ale siły Bożej nie mieli. Wyrzekli się mocy pobożności i Pan Bóg do nich się nie przyznawał, choć prawidłowo mówili. Ale gdy zobaczyli na Pana Jezusa, to mówią, jeszcze nigdy nie przemawiał człowiek tak, jak ten przemawia, bo on mówił jako moc mający. Kiedyś koło Lwowa bracia opowiadali mi taką sytuację. Mówi, pojechaliśmy do więzienia razem z miejscowym pastorem.
Mówi, my pojechaliśmy, żeby zwiastować tam Ewangelię. I mówi, zebrali się więźniowie, my tam zwiastowaliśmy Ewangelię i Duch Boży, mówi, zstąpił i on zaczął działać i ci więźniowie zaczęli się nawracać, zaczęli pokutować, wyznawać grzechy swoje. Mówi, skłaniali swoje kolana przed Bogiem i przepraszali jedni drugich. I mówi, kiedy Bóg zaczął działać, kiedy łaska Boża, ona się wylała, to mówi, ludzie to zauważyli, to i strażnicy to zauważyli. I mówi, kiedy nas już sam naczelnik więzienia odprowadzał z tego więzienia, to zwraca się do miejscowego pastora i mówi, taki i taki po nazwisku, czy tam po ojcu, mówi, tobie potrzeba poprawić życie. Ten brat mówi, ja takie oczy, naczelnik więzienia, do pastora zboru, który chodzi tam zwiastować Ewangelię, mówi, tobie potrzeba poprawić życie. Mówi, ja takie oczy, nie wiem co zrobić, a on drugi raz mówi, tobie trzeba poprawić życie. Bo jak ci ludzie głosili, to moje serce było poruszone. I tam działał Bóg pomiędzy nimi. A ty jak głosisz, to jak grochem o ścianę. Twoje słowa w ogóle nie dotykają. Ty musisz poprawić życie, aby jak oni zwiastować. Bracie i siostry, my możemy wiele wiedzieć, ale nam trzeba poprawić życie. Nie wnoście ciężaru przez bramy Jeruzalemu. Wystarczy nosić te ciężary. Zostawmy grzech i ciężar, który nas usidla, który nam przeszkadza, żeby biec za Chrystusem. Że my mamy biegu dokonać. Nie jakoś przedreptać, nie jakoś przepełznąć, ale biegu mamy dokonać. My mamy naśladować Jezusa Chrystusa. My mamy wchodzić w Jego ślady. Ale jeszcze nigdy człowiek nie przemawiał tak, jak ten przemawia. Była różnica. Jak on przemawiał? Ślepy przyszedł na zgromadzenie. Otrzymał wzrok z powrotem. Wiecie, jak wielu przychodzi i im powiesz o ich winie, wszyscy winni, tylko nie on. Ten człowiek odchodzi i myśli, ślepy. Ślepy, nie widzi. Nie widzi, że krzyczy, nie widzi, że rani. Wszyscy winni, tylko nie on. To on ślepy. Mówisz do człowieka, a on nie słyszy. Wiecie, jak złość umie zakryć uszy. Kiedy jeden z braci opowiadał, mówi, był jeden chłopczyk w domu rodziców i ojciec z matką pokłócili się. No, ta mama ponoć go dosyć mocno piłowała, nie raz, nie drugi. No jednego razu ten ojciec nie wytrzymał, pokłócił się z matką. I wiecie, jeden drugiemu i w końcu ojciec mówi, ja dalej żyć z tobą nie będę. Ja mam ciebie już dosyć. I kiedy on tak powiedział, mówi, ja idę i składam papiery na rozwód. Wyszedł i trzasnął drzwiami, a tam taki mały chłopczyk mówi, tato, nie odchodź. Ale ojciec nie słyszał, bo w kłótni byli i nie usłyszał słów swojego syna. I syn podszedł do okna i mówi, tato, nie odchodź. Ale tato nie usłyszał, złość zakryła jemu uszy i wyszedł. I kiedy byli na sprawie rozwodowej i kiedy sędzina zadaje pytanie dla chłopczyka, a powiedz, kim ty byś chciał żyć? Z tatą czy z mamą? A ten chłopczyk podbiegł do taty, wziął go za rękę. Podbiegł do mamy, wziął za drugą rękę i mówi, a ja to chciałbym żyć i z mamą, i z tatą. Bracie i siostry, jak często my pozwalamy, że grzech on zagłusza nasze uszy. My nie słyszymy prawidłowo, my nie widzimy prawidłowo, nie widzimy ludzi, którzy płaczą dookoła. Dlaczego? Bo grzech zakrywa oczy. Ale kiedy przyszedł Syn Boży, on otwiera ślepym oczy, on otwiera uszy. Chwała Jezusowi. I człowiek może słyszeć i widzieć, widzieć swoje błędy. Jeszcze nie było takiego jak ten, który by mówił tak jak ten mówi, ślepi odzyskują wzrok, głusi zaczynają słyszeć, chwała Jezusowi, Duch Pański nade mną, abym zwiastował miłosierny rok Pana. I wszyscy byli zdziwieni za słowa łaski, które wychodzą z ust Jego.
Panie, gdybyś tu był, nie byłby umarł brat mój. Bracia i siostry, gdyby i na tym miejscu byli ludzie, którzy cierpią niewinnie i łaska Boża jest nad nimi, o ile bardziej Bóg by działał, o ile mniej ludzi odchodziłoby do tego świata, gdybyśmy płacili cenę uczniostwa. Wiecie, ja w nikogo nie strzelam, w nikogo nie mówię, do siebie pierwszego. Gdybym ja wchodził w ślady Jezusa, On w nocy szedł, modlił się, a rano szedł i zwiastował Ewangelię. Bracia, gdybyśmy tak żyli, w postach, w modlitwach, w nocnych modlitwach i zwiastować Ewangelię z miłości, o ile mocniej Bóg by działał przez nas. Wiecie, to nie przez przypadek dzisiaj było to słowo powiedziane. Jeżeli nie wiesz, czemu jest ciężar, jeżeli nie wiesz, czemu Bóg nie działa tak, jak chciałby działać, albo jak mógłby działać, do lustra, spójrz na siebie, to moja wina. Przyjaciele, my mamy z czego pokutować, to nam brakuje miłości, to nam brakuje poświęcenia. Gdybyśmy we wszystkim postępowali tak, jak mówi Słowo Boże, to byśmy nie musieli mówić za mało łaski, ale byśmy musieli mówić: obfita łaska każdego dnia, ona się nad nami objawia. Ale czasem my zapominamy, zaczynamy stygnąć i Pan Bóg, On dopuszcza doświadczenia, problemy. Dlaczego? Dlatego, żebyśmy na nowo przejrzeli, że my się mamy zbliżać do Boga. Chwała Jezusowi, jeżeli ktoś cierpi niewinnie i znosi utrapienie, i jeżeli jemu złorzeczą, jeżeli nie odpowiadamy złorzeczeniem, chwała Jezusowi. I ja chcę powiedzieć, każdy by chciał, żeby ludzie dookoła niego byli tacy. Ale przyjaciele, każdy by chciał, żebyśmy tacy byli. I my musimy wejrzeć na siebie i zacząć robić porządek, zaczynając od siebie. Boże Słowo mówi tak: dlaczego widzisz źdźbło w oku brata swojego, a belki we własnym nie dostrzegasz? Najpierw wyjmij belkę z oka swojego i wtedy przejrzysz, aby wyjąć źdźbło z oka brata twego. Ja, wiecie, nie byłem u takiego okulisty, co coś tam wyciąga z oczu, ale jeden z braci mi opowiadał, opiłek mu wpadł, no i on pojechał. Ja myślę, jakby zobaczył, że okulista dwie belki przed oczami ma i mówi: daj, ja ci wyjmę ten opiłek, czym prędzej by uciekał. Bo wiedziałby, że ślepy wyjdzie. Toż wybije mu jedno i drugie oko. Ale kiedy okulista jest taki, jak ma być, czy ten lekarz, który się tym zajmuje, to on wyciągnie, my się nie boimy oddać w jego ręce, bo widzimy specjalistę, widzimy dobry wzrok u niego, mamy wiarę, że on to umie robić, ale wiecie, w ślepemu nikt by nie dał, prawda? Jeżeli ludzie widzą, że my żyjemy nieprawidłowo i że my ślepi, kto do nas przyjdzie? Nikt do nas nie przyjdzie, ale kiedy będą widzieć ludzie, że nad nami jest pomazanie Boże, to ludzie sami będą się zwracać do nas. I Maria mówi: Panie, gdybyś tu był, gdyby był człowiek, który wchodzi w ślady Jezusa Chrystusa, gdyby był człowiek, na którym jest Duch Boży i pomazanie Boże, gdyby byli ludzie, którzy cierpią niewinnie, o jak dobrze by było, to mój brat by nie musiał umrzeć, ale chwała Jezusowi, że On i z martwych może obudzić człowieka. I On dzisiaj jest na tym miejscu, bo On chce, żebyśmy wszyscy usłyszeli głos z ust Jego i abyśmy poprawili życie swoje. I dlatego skłonimy nasze kolana, wezwiemy imienia Pańskiego, aby On nas ożywił, aby On dał przebudzenie i aby On dał nam siły, abyśmy mieli siłę cierpieć niewinnie. Amen.